Obaj, Komenda Chówca ZHP w Busku-Zdroju po raz 34 zorganizowała wędrówkę suchową pod nazwą Bartek 2017. W tym roku naszym celem była zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum w Busku-Zdroju. Jest to nasza tak duża, pokaźna zbiórka, chociaż nie pierwsza. Pierwsza zaczęła się 5 lat temu, kiedy to harcerze z naszych drużyn wspierali budowę poprzez organizowanie zbiórek na terenie miasta, posadzili pola nadziei i tak naprawdę my byliśmy inicjatorami tych pól nadziei. Teraz tylko to kontynuujemy. Zbiórka odbyła się na terenie, przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, na terenie parku w Busku. W ramach dzisiejszej uroczystej zbiórki i w ogóle naszej imprezy, która miała miejsce, wszyscy uczestnicy, a w ilości prawie 300 osób, spotkało się w parku, w rynku w Busku-Zdroju, skąd nastąpił przemarsz, uroczysty przemarsz czwóreczkami Aleją Mickiewicza do Parku Zdrojowego, w którym to parku uczestniczyliśmy w zbiórce na hospicjum świętej Teresy z Kalkuty. I tutaj słowa uznania dla wszystkich wolontariuszy, którzy włączyli się w tą akcję. Dzięki temu dzisiejszy dzień podsumowany został w kwocie prawie 2000 zł, czyli przez 3 godziny była to dosyć wysoka suma. Cieszymy się, że później harcerze, czyli uczestnicy naszej dzisiejszej imprezy, wzięli udział w pierwszym gminnym turnieju pierwszej pomocy, który ten turniej przygotowała drużyna ratownicza działająca przy Domu Harcerza. I następnie wieczorem na podsumowanie dzisiejszego dnia odbędzie się uroczysty biały bal, tradycyjny zresztą, który są zaproszeni goście, włodarze miasta i powiatu i nasi najwięksi przyjaciele harcerstwa. I tam na podsumowanie naszego dzisiejszego dnia odbędzie się to, ta zabawa. Uwaga. I teraz 3, 4. Poszło! Brawo, brawo, brawo! Brawo.
Pozwolicie, że od razu rozpoczniemy nasz biały bal od powitania znakomitych naszych gości i zanim przedstawię osobiście ich, witam Was, przede wszystkim Was zuchy, harcerze, wędrownicy, instruktorzy z naszego chówca. Wyrażeniem naszej wdzięczności. Dziękujemy bardzo. Może wstańcie wszyscy i wstańcie, bardzo proszę, zuchy, harcerze, żeby wstali i głośno pobili brawa, bo to naprawdę bardzo ważne. Ja skromnie powiem, że w jakimś stopniu my nie robimy tak dużo. My tylko wspieramy Waszą pracę, Wasze działanie po to, żeby wykorzystać Wasz zapał i to, co lubicie. A Pani Teresie, Pani Komendant Teresie, Panu Komendantowi Adamowi, to jesteśmy, mamy duże słowa uznania, ale przede wszystkim szacunku za to, że potrafią w takich trudnych czasach, w takich ciężkich czasach tyle zrobić dla Was, dla naszego miasta, dla naszego powiatu. Z tego miejsca chciałem gorąco też podziękować i Panu Komendantowi, i Pani Komendant razem, bo to przede wszystkim, moi drodzy, ich zasługa. Naprawdę, ja to zawsze powtarzam i będę 100 razy powtarzał, bo to, moi drodzy, jest Wasza zasługa, że dzisiaj zgromadziliście tyle młodzieży tu do Buzka, żeby wspólnie mogli się bawić. Bo to jest niełatwo dzisiaj działać po prostu społecznie. I tak jak Pani Komendant powiedziała, jesteście fajni, robicie fajne rzeczy, dlatego też fajnie jest Was wspierać. Na tyle, na ile możemy, staramy się Wam pomagać, bo wszędzie, gdzie coś ciekawego w Buzku się dzieje, gdzie tego wymaga sytuacja, to jesteście z nami, uczestniczycie w tych wszystkich świętach. Jesteście obecni i bardzo widoczni i widowiskowi. Związek Harcerstwa Polskiego jest tak naprawdę jedyną organizacją, która działa na terenie Polski, która jest organizacją wychowawczą. Gratuluję Wam, że w niej jesteście, uczestniczycie, czy jako młodzież, dzieci, czy instruktorzy. I życzyłbym Wam, abyście dalej poprzez tą organizację mogli się wzajemnie wychowywać. Pamiętajcie, że dzieciństwo to jest coś wspaniałego. A poza tym jesteście harcerzami, zuchami i coś nas łączy. Policję i Was, mundur. I pamiętajcie, nie zapominajcie nigdy, mundur zobowiązuje. Jeszcze raz w imieniu komendanta cudownej zabawy Wam życzę. Przez te oczy zielone nie słyszę, gwiazdy chyba tym oczom oddały cały. Super, a ja serce miłości spragnionej ci tak zakochać, zakochać się można tylko raz.